Stowarzyszenie Homo Politicus i Studenckie Koło Naukowe Societas zapraszają na Kielecki Dzień Cudzoziemca. Przedsięwzięcie, którego głównym celem jest integracja, wzmacnianie więzi społecznych i poznawanie kultury innych krajów, odbędzie się 2 grudnia o 17:30 w klubie studenckim w SPAK. Jako Stowarzyszenie Homo Politicus życzymy sobie, żeby miasto Kielce było miastem otwartym na inicjatywy i wielokulturowe, takie, które przyczyniają się do rozwoju miasta. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby osoby, które tutaj studiują, też tutaj potem zostały, zakładały rodziny, pracowały i przyczyniały się do rozwoju całego miasta i regionu. Uczestnicy Kieleckiego Dnia Cudzoziemca będą mieli okazję posmakować kuchni świata, obejrzeć wiele występów artystycznych, pokazy filmowe, a także magiczne sztuczki. Kielecki Dzień Cudzoziemca to nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. W tamtym roku robiliśmy takie święto Maslenica, to takie słowiańskie święto przywitania i pożegnania wiosny. Takie. No i w sumie w tamtym roku to wyglądało tak, że też robiliśmy tam kilku występów, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, pod koniec mieliśmy takie ukraińskie i takie trochę słowiańskie potrawy dla poczęstunku gości. Nagrywaliśmy filmiki i pokazywaliśmy, jak to spędzamy czas w ogóle w innych krajach. Patronat honorowy nad Kieleckim Dniem Cudzoziemca objął m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski.